Siema, jestem Pakila, to jest szybki update z dnia 10 grudnia 2024 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia. Jest to kolekcja Morskie Perły, składająca się z bransoletki z pereł Durant, perłowego naszyjnika Pele oraz pierścionka z perłą Bonar o wartości $90. A w obozie Eclipse'a mamy promocję na psy. Oraz na wybrane stroje Eclipse'a. A w stajni mamy promocję na konie robocze, American Pint oraz na konie wielozadaniowe Criollo. Oraz Tinkery. Mamy darmowy strój od Rockstar na ten miesiąc. Więc tak prezentuje się strój. Mamy również limitowaną odzież. Mamy na promocji koszulę . Mamy czapsy na promocji. Wybrane stroje przyrodnika również mamy na promocji. Mamy również buty na promocji. A u rusznikarza mamy promocję na rewolwery. Mamy również promocję na pas na broń Thornburn. Oraz na kaburę Thornburn. A u pasera mamy promocję na niektórą broń. Oraz na wybrane dokumenty. Również mamy promocję 40% na modyfikację nożu myśliwskiego. Rola przyrodnika w tym miesiącu kosztuje 10 sztabek złota mniej niż zwykle. Również mamy przenośny obóz na promocji oraz dokumenty. Za sprzedaż próbek do Harriet otrzymacie 3 razy więcej dolarów, punktów doświadczenia i punktów doświadczenia roli. Dokonajcie sprzedaży próbek do 6 stycznia, a otrzymacie darmową kartę umiejętności. Zabranie udziału w świątecznym do broni zdobywajcie za swój wysiłek 2 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia oraz złota. Ponadto weźcie udział w świątecznym do broni wraz ze stałą bandą, aby otrzymać mapę skarbów Brzeg San Luis. A także dojdźcie do 5 fali, aby otrzymać czerwony zimowy płaszcz strzelca. Oba przedmioty będą czekać na Was do 6 stycznia. Do 6 stycznia zdobywajcie 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia w misjach w grze swobodnej. Za branie udziału w serii wyróżnionej otrzymamy 2 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 10 do 16 grudnia, jest to ekstremalna gorączka spluw, drużynowo. Zagrajcie w Red Dead Online do 6 stycznia, aby otrzymać w nagrodę darmowe akcesorium oraz 3 porcje dobrej wołowiny. Upolujcie w tym miesiącu legendarne zwierzę, aby otrzymać białe czapsy szafer. Ponadto jeśli zalogujecie się do gry między 10 grudnia a 6 stycznia, otrzymacie zimowy wariant karabinu powtarzalnego Evans. Od 10 grudnia do 6 stycznia rusznikarze w zgodzie z świątecznym duchem dobroci znoszą wymagania rangi na wariant Krampus dla dubeltówki. Więc to byłby na tyle, jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu, więc wbijajcie na Discorda, link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!